Witam z tej strony, a to jest kolejny ekstra odcinek, jakże zagrajmy w Sonic Adventure 2. Czy tylko ja zauważyłem, że weszliśmy w jakąś erę ekstra odcinków? Odnawiam serię, kurde, jak porąbany. No cóż, tak to już wygląda ostatnimi czasami. Moi drodzy, dzisiaj pogramy sobie w Sonic Adventure 2 Trial. Dokładnie tak, czyli demówkę, jaką mogliśmy pograć Sonic Adventure 2 na Dreamie. Dokładnie tak, więc no, ciśniemy. Ciśniemy. Zresztą bardzo ładny logotyp, podoba mi się. Podoba mi się ten logotyp biało-czarny, jest ładny. Naprawdę jest ładny. Mamy nawet cutscenkę. No proszę. O, po japońsku, okej. Okay. Aż z ciekawości zobaczę, czy da się aktywować tej biga w tej cutscence. No sobie obejrzymy tą cutscenkę, gdyż why not? Okej. Jest i on. Okej. No nie, big nie działa. Co było do przewidzenia? Bo Big powinien wyjść z tamtych drzwi. Że tak powiem, z tego wyjścia z samolotu. I tak, to demko posiada tylko jeden poziom, czyli City Escape, czyli będziemy zjeżdżać po San Francisco. City Escape. Mamy troszeczkę inne dźwięki nawet pokazywania poziomu, że tak powiem. I dobra, wielka różnica jest taka, że City Escape jest bez słów, co jest dosyć ciekawe aktualnie, i Sonic nie ma subsius. Sonic ma najnormalniejsze swoje buciki, w jakich popierniczał przed Sonic Adventure 2, co jest też również ciekawe. No, nam pokazuje idealnie, że subsius od samego początku nie były planowane, więc tak, dobra, ciśniemy, kurde. Mamy inny dźwięk zjeżdżania po szynach, nawet jest lekko inny. Naprawdę ciekawie. Nie powiem, że chciałbym kiedyś kupić na swojego Dreama Adventure 2 Trial, bo tak da się kupić nawet w pudełku. Więc nie powiem, żebym chciał, gdyż why not. Zawsze fajny taki dodatek do Adventure 2, nie powiem. Dobra, ciśniemy. Okej. Grinding. Okej, i Girary Hill. Zobaczmy, czy aktualnie wyjdzie kluczyk nam. Jest kluczyk. Okej. Wątpię, żeby Chao Garden działało, ale to jest coś, czego nie spróbowałem, jak grałem sam. O, widzicie, gra nam zastąpiła elektryczną tarczę zieloną tarczą, czyli w sumie gorszą tarczą. To jest coś, czego w oryginalnej grze, znaczy oficjalnej, która już potem wyszła i mogliście ją kupić normalnie w sklepach, tego już nie było. Po prostu no, nie było możliwości, żeby gra zastępowała coś lepszego czymś gorszym. Okej, okay, nice. I nieśmiertałka. W sumie mogą zobaczyć, czy z tego drugiego boksa wyjdą mi zwierzątka. No nic, nie spojrzałem, trudno. Okej. W ogóle też reklamy są inne kompletnie w tutaj City Escape, ponieważ nie ma reklam soap, które właśnie później były. No z wiadomych przyczyn, no widzicie, nie mamy tej soap juice, więc dlatego po prostu nie ma reklam soap. Więc mówię, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Poziom wydaje się być prawie że taki sam. Znaczy no w sumie ten sam, jeśli chodzi o level design, jeśli chodzi o Dreamcastową wersję. Ponieważ Dreamcastowa wersja różniła się level designem od wersji GameCube'owej / 2012-kowej. Więc tak, po prostu od wersji Battle. O, może powiem w taki sposób, najprościej będzie. Okej, okay, z jakiegoś powodu jak zrobimy turlu i skoczymy, to Sonic nam się cofnie. To jest dziwne. Okej. Okay. Ranga! For a win! I tutaj też inny dźwięk kompletnie zdobywania rangi. Okej. Okay.
Okej. Okay. Czyli 2001 rok. Tak. Dziesięciolecie. No, kurde, moi drodzy, to tyle. To tyle, jeśli chodzi o to demówko. Jeśli chodzi o to demko, demówko, co? I widzicie, Ciao Garden, nie dostaliśmy się tam wcale, więc to po prostu był taki teaser, takie, ej, patrzcie, tu jest kluczyk. Myśl, graczu, teraz o co chodzi. Więc tak, to był króciutki odcinek, ale chciałem wam aktualnie pokazać tą wersję demo, gdyż jest ona ciekawa. Okej, mam teraz jakąś inny przerywnik. Już nie mamy GT Escape. No zobaczmy sobie jeszcze aktualnie, co tu się aktualnie dzieje. Jakaś reklama będzie? Ano. From the dark. Ale edgy. It's unleashed. O, Sonic Unleashed. Oni wiedzieli. Okej. Na pewno nam nic więcej nie pokażą poza City Escape'em? Choć może się mylę? No nie. O, dobra, leci dalej. Uuu, muzyka z Radical Highway. No, jest więcej, nice. Eggy. Dobra, czyli tutaj pokazują nam, że będziemy mogli grać Eggmanem, to jest miłe. Nie pokażą Tailsa zapewne, ponieważ Tails nie był planowany na początku, żeby był grywalny. Więc Tailsa nam zapewne nie pokażą. W sumie Rouge też nam nie pokazali jeszcze. The Ultimate Hedgehog. W sumie się nie zdziwię, jak Rouge też nie... Choć mi się wydaje, że właśnie Rouge też chyba nie była z początku planowana w ogóle. Czy mogę się mylić? Tak, miał być tylko Sonic, Tails, Shadow oraz Eggman. Nie miało być nikogo więcej, z tego co mi się kojarzy. Choć mogę się mylić, bo ja nie pamiętam dokładnie, nie kojarzę wersji bety, albo wersji takich, wiecie, pre-release, jakie oni sobie tam wymyślali, ale coś mi się właśnie kojarzy, że chyba miał być tylko Knuckles, Shadow, Sonic oraz Eggman. Później dopiero dali Rouge i na samym końcu dodali Tailsa, bo ludzie marudzili, gdzie jest Lisek? No i oni dodali go, no, ale w maszynce, no, w czołgu. Dobrze, Sega, like, w dół. Okej, moi drodzy, dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o ten ekstra odcinek, mam nadzieję, że wam się on podobał, no i do zobaczenia do następnych odcinków, see ya. A, i podam link do emulatora i do Roma, no, you know, w opisie, więc see ya.